Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji Twojego Ruchu. Tematem przewodnim jest skandal związany z odmową wydania przez Watykan arcybiskupa Wesołowskiego, z ukrywaniem dostojnika kościelnego przed odpowiedzialnością karną, czyli mamy do czynienia z nierównością wobec prawa, mamy do czynienia ze skandalem prawnym i moralnym jednocześnie. Chcę powiedzieć, że sprawa jest znana od wiosny ubiegłego roku. 2 października zespół świeckiego państwa wystosował do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez arcybiskupa Józefa Wesołowskiego. Oparliśmy się w tym zawiadomieniu o treść artykułu 109 kodeksu karnego, mianowicie ustawa, która stosuje się do obywatela polskiego, który popełnił przestępstwo za granicą. W myśl tego prawa obywatel polski, który popełnił przestępstwo poza granicami kraju, jest ścigany przez polskie prawo, powinien być ścigany przez polskie prawo, o ile przestępstwo to jest również sankcjonowane w Polsce. Mało tego, ponieważ Polska podpisała konwencję o ochronie praw dziecka, w której zobowiązała się do walki z wyzyskiem dzieci i ich wykorzystaniem seksualnym, nie musi nawet zachodzić ten warunek, że przestępstwo jest popełniane za granicą i że przestępstwo jest ścigane w Polsce. Każdy taki przypadek, wystarczy, że jest obywatel polski, który popełnił takie przestępstwo i z automatu powinien być ścigany przez polską prokuraturę. W odpowiedzi na nasze pismo prokuratura zwróciła się do Watykanu z prośbą właściwie o podanie statusu prawnego arcybiskupa Wesołowskiego. Resztę już znamy z publikacji i z informacji wczorajszych, mianowicie Watykan odmówił jakby a priori już odmówił wydania, uprzedzając to, że może być wydany list gończy, odmówił wydania arcybiskupa. Chciałbym przypomnieć okoliczności tej sprawy, żebyśmy wiedzieli, o co tak naprawdę chodzi, o co arcybiskup Wesołowski jest oskarżany. Arcybiskupowi zarzucono nieobyczajne zachowanie, picie w miejscach publicznych oraz akty pedofilskie. W dominikańskiej telewizji ukazały się dwa wstrząsające reportaże przedstawiające słabość Wesołowskiego do alkoholu oraz zeznania chłopców, którzy przeżyli zbliżenia seksualne z arcybiskupem. Relacjonują świadkowie, to był człowiek seksualnie chory. Tu chodziło o coś więcej niż dzieci. Chodziło o cokolwiek, co by zaspokoiło jego apetyt seksualny, mówił diakon Francisco Xavier Reyes, zeznający w dominikańskiej prokuraturze. Reyes przyznał, że miał stosunki seksualne z Wesołowskim, a także przyprowadzał mu młodych chłopców. Według niego poza alkoholem arcybiskup brał też regularnie narkotyki. Arcybiskup w stroju cywilnym codziennie odwiedzał historyczne centrum Santo Domingo, znane z prostytucji. Tam pił i płacił za seks z młodymi chłopcami w pobliskim opuszczonym budynku. Świadek Pedro Espinal twierdzi, że ojciec Wojciech Gil zabrał na plażę w Juan Dolio grupę ministrantów. Wesołowski miał tam rezydencję. Espinal zeznał, że dzieci zostały rozdzielone na noc do pokoi trzech dorosłych. Arcybiskup dostał 7 chłopców, a ojciec Wojciech i sam Espinal po 5. Wesołowski płacił dzieciom także za masturbowanie się w jego obecności. Codziennie zjawiał się o tych samych porach w okolicy pomnika Fraja Antona i polował na dzieci. Sypiał też z dziećmi podczas jednego z obozów religijnych. Zawsze wybierał 5 najmłodszych spośród dzieci. Prokuratura dominikańska wystąpiła o wyznaczenie Wesołowskiemu możliwie maksymalnej kary. Sankcje muszą być drastyczne i w tej sprawie nie może być żadnych immunitetów, powiedział prokurator generalny Dominikany Francisco Brito.
Oddaję głos panu przewodniczącemu. Dlatego dzisiaj klub twojego ruchu zwróci się do prokuratury z wnioskiem, z żądaniem wysłania listu gończego za arcybiskupem Wesołowskim. Każdy, kto był w Watykanie, doskonale wie, że opuszczenie Watykanu i przejście na teren Rzymu nie wiąże się z żadną kontrolą, z żadnymi wizami, z czymkolwiek. Jestem pewien, że ten człowiek, Wesołowski, codziennie opuszcza Watykan, gwałci dzieci, płaci za prostytucję dzieci, alkoholizuje się, narkotyzuje się i później uprawia seks z osobami niepełnoletnimi, z chłopcami niepełnoletnimi. To jest bulwersujące. Jest pytanie do pana prokuratora Seremeta. Ilu jeszcze chłopców ma zgwałcić arcybiskup Wesołowski, żeby prokuratura nie pozwalała na ośmieszanie naszego państwa, które nie jest w stanie ukarać własnego obywatela za ciężkie zbrodnie, które ten człowiek popełnił. A wytrychy, które stosuje prokuratura, udając, że zajmuje się tą sprawą, poprzez zapytanie o pomoc prawną, a nie albo europejski nakaz aresztowania, albo właśnie list gończy, no są tylko trikami, które mają sprawić wrażenie, że niby się tą sprawą zajmujemy, ale tak naprawdę nie chcemy tego zboczeńca przyprowadzić do więzienia. W Polsce trwa dyskusja od wielu tygodni na temat tego, co będzie z pedofilami, którzy za chwilę opuszczą więzienia, a tymczasem taki właśnie pedofil, ksiądz, arcybiskup Kościoła katolickiego, bezkarnie, codziennie, oskarżono najcięższe przestępstwa, po prostu bezkarnie, codziennie funkcjonuje przy całkowitej bierności polskiej prokuratury. Jeżeli Seremet nie ma odwagi doprowadzić tej sprawy do końca, to niech przekaże ten urząd. Chętnie się podejmę, za dwa tygodnie tego drania przywiozę w kajdankach do kraju. To wszystko z naszych stron. Prosimy o pytania. Tomasz Grzelewski, telewizja Superstacja. Tak troszeczkę mnie panowie zaintrygowaliście, bo pan, panie przewodniczący, powiedział o tym, że arcybiskup codziennie zapewne wychodzi do Rzymu, ale ja pamiętam, że mówiliście, że między Polską a Watykanem powinny być normalne stosunki, jak między jednym państwem a drugim, więc nie rozumiem takiego wątku pańskiego, że... No powinny być normalne stosunki, ale dzisiaj, jak wiemy, wczoraj właśnie się dowiedzieliśmy, Watykan odmówił polskiej prokuraturze pomocy, mimo że mamy konkordat i w zasadzie się należało spodziewać pewnej pomocy prawnej ze strony Watykanu. Mówimy o poważnych zarzutach wobec tego człowieka, na co Watykan napisał trzema linijkami na 1/3 strony do polskiej prokuratury, że jest on obywatelem Watykanu i w związku z tym nie podlega ekstradycji. Tam jeszcze jakieś jedno zdanie było. To były trzy zdania, które dostaliśmy w odpowiedzi. To jest skandal w ogóle, że polskie państwo daje się tak traktować przez inne państwo. A jednocześnie, jak wiemy, bo wie pan, no tych przykładów było bardzo wiele. Ja rozumiem, że Watykan stosuje taką politykę, że nie dokonuje ekstradycji, prawda? I w związku z tym ktoś może zadać pytanie, no to co mamy zrobić? Wojnę wytoczyć Watykanowi? Zajechać go, prawda, naszymi nowymi czołgami, które kupuje prezydent Komorowski i wykorzystać tarczę antyrakietową do tego przed obroną w kontrataku aniołów i chórów anielskich? Nie, oczywiście, bo to byłaby sytuacja absurdalna. To, co my mamy zrobić w tej sprawie, to ponieważ wiemy, że jeśli opuści on Watykan, opuszcza Watykan, znajdzie się na terenie innego państwa, na przykład włoskiego, z całą pewnością jest codziennie w Rzymie, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, bo tak robią wszyscy, którzy mieszkają w Watykanie, to wtedy Włochy już mają z Polską umowę o ekstradycję. Jest ten sam traktat unijny, który zmusza przy europejskim liście o aresztowanie do podjęcia czynności przez włoską prokuraturę i wymiar sprawiedliwości. A zatem jeśli wystosujemy taki list, to włoska prokuratura i policja ma obowiązek podjąć czynności wobec Wesołowskiego. Wtedy obejmie na nasz wniosek go obserwacją i w momencie, w którym on opuści Watykan, zostanie aresztowany. Pamięta pan sytuację z Romanem Polańskim, kiedy wyjechał z Francji do Szwajcarii. Podejrzany właśnie w Stanach Zjednoczonych o seks z nieletnią kobietą. No, Francja nie ma tej umowy o ekstradycji, w związku z tym we Francji mógł normalnie funkcjonować. Kiedy się pojawił w Szwajcarii, Szwajcarzy mogli wszcząć to postępowanie. I to samo, to jest ten sam przypadek, który dotyczy, oczywiście to jest dużo bardziej drastyczna sytuacja, nieporównywalnie bardziej drastyczna ze strony Wesołowskiego i szokująca w sensie moralnym, bo dotyczy kogoś, kto no, ma być jakimś wzorem do naśladowania, okazał się po prostu dewiantem, zboczeńcem, osobą po prostu ciężko chorą. I co więcej, tak zdeprawowany człowiek podlega ochronie przez Watykan. Znaczy Watykan staje się miejscem, powiedzmy, takiego, no, taką europejską stolicą pedofilii, bo to nie jest jedyny przypadek. Księży pedofili, którzy się chowają w Watykanie, czy z Argentyny, czy z innych krajów.
Więc naprawdę trzeba być na alarm w tej sprawie. Nie może być tak, że taki Trynkiewicz wyjdzie z więzienia w Polsce, pojedzie do Watykanu i tam będzie się bezkarnie, bezkarnie funkcjonował. No tak po prostu być nie może. I w tej sprawie dlatego oczekujemy od prokuratury podjęcia realnych działań. Nie chowanie się za jakąś tam pomocą prawną, tylko realnych działań. No jest po prostu europejski list gończy, jest europejski nakaz aresztowania, są różne inne instrumenty, które można zrobić i właśnie wezwanie do wystosowania tego listu to jest nasza dzisiejsza intencja. Chciałem dodać, że tak jak pan przewodniczący powiedział, jest wiele takich przypadków ukrywania, zwłaszcza hierarchów, którzy ukrywali z kolei księży pedofilów. Najbardziej spektakularnym przykładem jest kardynał Bernard Law, który jest ścigany przez prokuraturę w Stanach Zjednoczonych. Przyjechał do Watykanu, otrzymał od byłego już papieża Benedykta probostwo jednej z największych bazylik w Watykanie, w Rzymie. Jest po prostu nietykalny. To jak to zdarzyć z takim, chcę użyć właściwego słowa, nowatorskim, otwartym podejściem papieża Franciszka? To pytanie jest, czy o poziom obłudy. Czy oczekujemy od Watykanu, od szefa Watykanu, czyli od papieża Franciszka, oczekujemy działań. On tą pedofilię potępia, a tymczasem co się dzieje w Polsce? No ma pan zmiany w stosunku do Michalika, Hozera, osób oskarżanych o ukrywanie księży pedofilii? Co się dzieje? Dlaczego służby dyplomatyczne Watykanu wystosowały tak absurdalną odpowiedź na wniosek polskiej prokuratury w sprawie człowieka, który nie jest podejrzany o jednorazowy incydent, tylko o trwające latami orgie, po prostu kupowanie dzieci, po prostu czyste bestialstwo. Jakbym panu przeczytał jakiekolwiek zeznania kogoś, kto przeżył pedofilię i potem z tego wychodzi przez całe życie, z tego się już nie wychodzi. Znaczy ktoś doświadczył pedofilii, na całe życie ma ten problem. W wieku 30-40 lat na ogół dopiero sobie uświadamia, co się z nim stało tak naprawdę. I potem przez całe życie nie może sobie tego poukładać. No to jest krzywdzenie w najbardziej intymny sposób na wiele lat. Ja już nie mówię o kosztach w ogóle tego leczenia, wychodzenia, w ogóle o kosztach psychicznych, społecznych i innych. No są to po prostu straszne rzeczy. I wobec tego wszystkiego no, Franciszek milczy, tak jak i cały Watykan, zasłania się jakimiś paragrafami. No, przypomina to bardziej postępowanie faryzeusza niż ojca Kościoła. Tak, to otwarcie jest niestety z tego wynika no, w sferze werbalnej póki co. Nie możemy tu mówić o jakichś konkretnych czynach. Ja chciałem zwrócić uwagę, jak daleko to wszystko jest od Ewangelii. Przecież ci ludzie powinni być przykładem życia Ewangelią. Wiemy skądinąd z Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 25. Jezus gromadzi wokół siebie dzieci i mówi do zgromadzonego tłumu: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Ci ludzie gwałcą Jezusa. To jest gwałt na Jezusie. Jeśli wierzą w Ewangelię, to muszą to wiedzieć i to przyjmować do wiadomości. To jeśli jeszcze mogę, chciałbym o dwóch absolutnie innych kwestiach poprosić panów o komentarz. Pierwsza to sprawa Sławomira Nowaka, zarzuty prokuratorskie. Platforma mówi, że nie zostanie zawieszony dzisiaj zarząd Platformy, nie zostanie zawieszony w prawach członka Platformy, a to dlatego, że już poniósł jedną karę, nie jest ministrem transportu. Pan się uśmiecha, panie przewodniczący, jaki jest pański komentarz? To jest taka nowelizacja kodeksu karnego. Oprócz pójścia do więzienia, grzywny, pozbawienia praw obywatelskich, jeszcze pozbawienie funkcji ministra w rządzie Donalda Tuska. Nowy paragraf kodeksu karnego. No to bardzo śmiała inicjatywa. Nie przypominam sobie, żeby w jakimkolwiek kraju demokratycznym była taka kara dla kogoś, że przestaje być ministrem w kodeksie karnym. Ale to pół żartu. Natomiast serio to jest tak. Przecież w tym wszystkim nie chodzi o zegarek. Ani o składanie fałszywych oświadczeń majątkowych przez ministra Nowaka. Co swoją drogą jest oczywiście wykroczeniem, czy być może nawet przestępstwem, ale nie to jest istotą tego problemu. Wszyscy mamy wrażenie, że nad tą sprawą zegarka ministra Nowaka unosi się cień 100 miliardów złotych wydanych przez Grabarczyka i Nowaka na infrastrukturę kolejową i drogową oraz mniejszy cień, ale taki bardziej jaskrawy, firmy Can Media. Prokuratura, z tego co widzę, niestety nie prowadzi postępowania w sprawie firmy Can Media. Albo przynajmniej nie prowadzi go na tyle intensywnie, żebyśmy coś wiedzieli na ten temat. Dwa, oczekiwaliśmy i ponawiam ten apel do nowego szefa NIK-u, Kwiatkowskiego Krzysztofa, o taką totalną, całościową kontrolę, taki pełny audyt wszystkich przetargów, jakie się odbyły w tej sprawie.
Bo wie pan, budowano drogi po 66 milionów za kilometr i po 30 kilka za kilometr milionów. Trzeba wyjaśnić te okoliczności. Mamy ponoć najdroższe systemy wygłuszania autostrad w Polsce, w Europie. Bardzo drogie. Nikt za tyle nie budował tych systemów wygłuszania. Dlaczego rozporządzeniem ministra infrastruktury wprowadzano standardy, które przejmowały jedną tylko firmę do instalowania tego, najdroższą w tym momencie na rynku? Zupełnie odwrotnie niż byśmy oczekiwali, bo byśmy oczekiwali, że raczej autostrada będzie wykonana w najlepszej technologii, a nie sam system wygłuszania tego. I wreszcie tych pytań jest znacznie więcej także od związki z firmą Canmedia. Pan zwrócił uwagę, że akcje Canmedia spadły o połowę po dymisji ministra Nowaka. Tak jakby środowisko wiedziało rynków finansowych, że Canmedia to jakiś układ z Nowakiem i z Platformą. No niech prokuratura to wyjaśni. Ja to mówię w formie znaków zapytania, bo ja nie twierdzę, że tak jest. Mówię o cieniu, który się unosi nad tą całą sprawą. Wiemy, że nie chodzi o oświadczenia majątkowe, ani nie chodzi o zegarek, tylko skąd się ten zegarek wziął, w związku z czym i jaki to ma ewentualnie związek z Canmedia i ze 100 miliardami wydanymi na infrastrukturę. Na te pytania nie ma odpowiedzi. Wie pan, to bardzo przypomina tą sprawę z Wesołowskim. Niby czymś się zajmujemy, prawda, bo napisaliśmy o pomoc prawną do Watykanu, no więc niby ścigamy. Tutaj się zajmujemy ministrem Nowakiem, bo wyjaśniamy, czy zegarek miał na ręku 6 dni przed tym, jak ma dowód zakupu. No oczywiście, wie pan, no każde dziecko wie, że co Nowak zezna w tej sprawie, jak już będzie musiał zeznać. Że tak, kupił go wcześniej, dostał wcześniej, a zapłacił 6 dni później. To się czasami zdarza i dopiero wtedy dostał dowód. No, naprawdę nie trzeba być prokuratorem, żeby widzieć linię obrony Nowaka w tej sprawie. Ale przecież to jest dziecinne, bo w tej sprawie nie chodzi o ten zegarek, ani o to oświadczenie. Chodzi o te 100 miliardów. To jeszcze ostatnia kwestia. Jak panowie odebraliście apel do wicepremiera Piechocińskiego o bojkot sieci sklepów Tesco? To jest kontekst oczywiście brytyjski. To jest dosyć oczywiście głupia postawa wicepremiera Piechocińskiego, taka naiwna powiedziałbym. No. Przecież w Tesco pracują Polacy w Wielkiej Brytanii. Znaczy, co mamy bojkotować miejsca pracy Polaków? No, dlaczego Tesco ma zapłacić cenę za durną politykę premiera rządu? Dlaczego Tesco, a nie Guinness na przykład, albo Johnny Walker, czy cokolwiek innego. No nie wiem, rozumiem, że akurat Piechociński lubi Johnny Walkera i Guinnessa, w związku z tym bojkotuje Tesco, a nie bojkotuje Johnny Walkera. No, dosyć absurdalne. Może nie słucha też Rolling Stonesów czy The Beatles, bo też są oskarżeni o to, że obniżają świadczenia socjalne. Przecież gdyby nie The Beatles, to Cameron nie byłby dzisiaj premierem i w związku z tym nie słuchajmy The Beatles. No, żarty żartami, trzeba poważnie. Czy rząd się ośmieszył tymi listami wczoraj Sikorskiego i Tuska, podobnie jak i Kaczyński. Sprawę akurat Twój Ruch monitorował od wielu, wielu miesięcy. Pół roku temu się zwrócili do premiera z moją interpelacją, do premiera polskiego rządu Donalda Tuska w sprawie właśnie tej polityki Camerona. Dostałem wczoraj, to zamieściłem na blogu, zachęcam do przeczytania kompromitującą prezesa Rady Ministrów informację w sprawie tych zasiłków. Rząd doskonale wiedział, chociażby z mojej interpelacji, ale nie tylko, wiele miesięcy temu, na co się zanosi, nie zrobił nic w tej sprawie, a zapewniał, że wszystko jest świetne i pod kontrolą. Więcej, wspólnie z Markiem Siwcem spotkaliśmy się z Laszlo Andorem, komisarzem Unii Europejskiej w tym zakresie. Wysłaliśmy go do Londynu, tak mogę powiedzieć, skutek naszej interpelacji. Skontrolował Wielką Brytanię, nakazał zmianę polityki, pogroził różnymi sankcjami. Poinformowaliśmy o tym również polski rząd i także nie było żadnego działania aż do dnia dzisiejszego. No dzisiaj Kaczyński z Tuskiem dzwonią. Od 8 miesięcy Twój Ruch monitoruje sprawę, pisze pisma, koresponduje z komisarzem europejskim, wyciąga wnioski, przedstawia to rządowi do realizacji. Pies kulawą nogą się tym nie interesuje, właśnie dopóki nie w sposób jakiś komiczny, doprowadzający do farsy polską politykę, nie obserwujemy telefonu Kaczyńskiego czy Tuska. Już się nie będę pytał, w jakim języku Kaczyński rozmawiał z Cameronem, być może po rosyjsku. Grzegorz Kępka, Polsat Wydarzenia. Ja mam pytanie o wczorajszą konferencję premiera, jego marzenie, deklarację, że w ciągu 8 lat Polska będzie w tej 20 najbogatszych państw świata. W to wierzy, nie wierzy, jakie są przesłanki? To nie ma żadnego znaczenia, bo ludzie w Polsce czym się interesują? Jaka będzie emerytura w 2020 roku średnia? Jaka będzie pensja pańska, moja i każdego Polaka, także w Tesco pracującego? Jaka ta pensja będzie? Czy będą kolejki do specjalistów? Czy będzie w Polsce można po prostu mieć w jakichś dziedzinach przewagę strategiczną? Nie wiem, w przemyśle meblarskim, czy Polska będzie miała przewagę strategiczną? Czy energia w Polsce w roku 2020 będzie tańsza niż w Niemczech?
Energia, gaz, prąd i tak dalej. Bo my jesteśmy głównym dostawcą do Niemiec. 43% obrotu robimy z Niemcami. Chcielibyśmy mieć szansę konkurować o tą pozycję, mając gwarancję obniżonej energii. Zamiast informacji o pensji, o płacy, o emeryturze, o kosztach energii, o przewagach strategicznych, zamiast jakiegoś planu strategicznego rozwoju, pan premier przedstawia, że chcemy być w G20. Co to oznacza G20? Droższe wina, lepsze cygara i bardziej luksusowe garnitury za pieniądze partyjne. To tak naprawdę oznacza G20. Z punktu widzenia każdego z nas. Mnie to w ogóle nie obchodzi. Na te inne pytania pan w tej konferencji znalazł odpowiedź, albo w ogóle ma pan... W ogóle nie było odpowiedzi na żadne pytania. Znaczy ta konferencja to był jakiś bełkot po prostu proceduralny, który naprawdę ja się spodziewałem rzeczywiście jakiegoś planu w oparciu o jakie kryteria będą rozstrzygane te przetargi. Czy dostanie środków dotacji europejskich będzie wynikało z tego, że się głosowało na Donalda Tuska na Dolnym Śląsku czy na Karpińskiego na Lubelszczyźnie, czy będzie wynikało z tego, że ten wniosek jest dobry? Prawda? Bo to do tego się tak naprawdę to sprowadza. Gdybyśmy wszyscy obywatele zobaczyli jakiś plan, Polska będzie inwestowała w 5 dziedzin. Informatykę, biotechnologię, obróbkę drewna, energię i powiedzmy coś tam jeszcze. W tych dziedzinach będzie inwestowała Polska, bo to są dziedziny, w których ma dzisiaj przewagę strategiczną nad innymi krajami w Europie. I dlatego wnioski będą rozpatrywane ze względu na dziedzinę inwestowania, bo chcemy tak skoncentrować te środki europejskie, żeby w tych dziedzinach była taka koncentracja, że nastąpi skok technologiczny w całym tym obszarze i zyskamy przewagę koło zamachowe na następne 10 lat. Że powstanie w związku z tym 300 tysięcy miejsc pracy w wyższych technologiach w Polsce, albo 500 tysięcy, albo 800 tysięcy, co jest też możliwe. Prawda? I jeśli ja bym to zobaczył, że to jest na przykład jedno z kryteriów, albo inne kryterium, że na przykład nie zgadzamy się na prostą wymianę maszyn na tym samym poziomie technologicznym, niezależnie od tego, jakiej to branży dotyczy. Czyli nie może być tak, że miałem zakręcarkę do butelek i wymieniam na taką samą maszynę, tylko muszę mieć maszynę wyższej technologii, spełniającą 2 czy 3 funkcje, żeby podnieść tę gospodarkę na wyższy poziom technologiczny. I to można mnożyć. Gdybym ja zobaczył, że to za tym wszystkim stoją tego typu, że jest jakaś wizja Polski, jaka ta Polska ma być w 2020 roku, w tym G20, jak ona będzie konkurowała, bo wie pan, w G20 też są Chiny, jak pan premier. I co z tego wynika? Jaki jest dochód na jednego mieszkańca? Ja mam do pana premiera Donalda Tuska jedno pytanie. Kiedy dogonimy Czechy? A nie kiedy będzie G20. Kiedy dogonimy Czechy? Bo mamy 60% tego, co mają Czesi. Czesi są drugim na świecie producentem robotów po Japonii. Mają dochód na głowę mieszkańca wyższy od Polaków o 40%. Dogonimy Czechy. A nie, że będziemy mieli więcej autostrad niż Wielka Brytania, która jest wyspą i mniejsze ma terytorium niż Polska. Było to naprawdę nieduże osiągnięcie. Już dawno przesięgnęliśmy Cypr i Islandię pod tym względem. Ostatnie pytanie, proszę. Barbara Warter, WPNE, Radio Chicago. A ja mam pytanie do pana przewodniczącego. Czy rzeczywiście dostatecznie będą wykorzystane te ostatnie duże pieniądze dla Polski z Unii Europejskiej? I drugie pytanie, co pan myśli na temat emigracji młodych Polaków do Szwajcarii? Więc po pierwsze, jeśli chodzi o wykazanie pieniędzy, mówimy o tym, powtórzę raz jeszcze, będą źle wydane. To będą wydane tak jak Zagierka. Wydamy dużo pieniędzy, zadłużymy się i nie będziemy mieli efektu, którego się spodziewamy. Owszem, tak jak Zagierka, w czasie, kiedy będziemy wydawali te pieniądze, będzie nam się żyło lepiej. To będą akurat niestety także czasy rządów Donalda Tuska, póki co do 2015 roku. I w tym czasie będzie nam się żyło trochę lepiej, bo utrzymamy ten trochę większy wzrost gospodarczy, bo będzie trochę więcej miejsc pracy. Trochę to nie znaczy, że nie będziemy mieli bezrobocia, bo je mamy, mimo że wydaliśmy gigantyczne pieniądze. Ale to pewien rodzaj koniunktury się utrzyma przez te następne lata. Tylko czy z tego powstanie gospodarka naprawdę konkurencyjna? To nie, dlatego że nie ma planu. Ja nie mogę na to pytanie, nikt rozsądny pani nie odpowie, bo jeżeli my nie wiemy, do czego rząd dąży, jakie sobie zadania postawił w poszczególnych dziedzinach? Ale takie w liczbach wymierzalne, prawda? No 500 tysięcy miejsc pracy w wyższych technologiach, 300 tysięcy mieszkań na wynajm dodatkowo w 2020 roku po cenie takiej i takiej, na przykład 20% średniej pensji krajowej. I szereg innych rzeczy można w ten sposób sformułować. Mamy konkrety, mamy plan, mamy wybraną strategię gospodarczą i mamy pod to pieniądze europejskie. To jest jakaś, to już nawet Gierek w tym sensie postawił na przemysł ciężki, stocznie, kopalnie, miał jakąś myśl strategiczną. Tusk się brzydzi myślą strategiczną. Bo myśl strategiczna to jest odpowiedzialność. Wtedy, jakbyśmy coś takiego przedstawili, o co nam chodzi, w co gramy, to każdy z nas rozliczy. Więc te pieniądze będą wydane chaotycznie. Oczywiście na szczęście jest ta niesamowita cecha Polaków, ta przedsiębiorczość Polaków. I Polacy jakoś to przekują, tak jak do tej pory przedsiębiorcy, na poprawienie pozycji swojego biznesu. Ale to nie do tego geometrycznego skoku, wie pan.
że nagle byśmy się obudzili tak jak Japonia między latami 60. a 70., że nagle w ciągu 10 lat nastąpił taka zmiana podstawowych parametrów gospodarki, że jesteśmy w innym świecie. No tego cudu nie będziemy mieli za Donalda Tuska, niestety. A jeśli chodzi o tą emigrację Polaków do Szwajcarii, szczerze mówiąc, pani mnie zaskoczyła tym pytaniem. Nie wiem, czy ty, Roman, znasz jakieś szczegóły w tej kwestii. Dla Polaków, tak. 14 maja już jest otwarty ten rynek i są pewne sondaże, że młodzi ludzie nie znajdują w Polsce wykształceni, będą wyjeżdżać w kierunku właśnie nie Wielkiej Brytanii, tylko do Szwajcarii. To oczywiście ma pewien limit, bo wiadomo, że ta Szwajcaria nie przyjmie więcej niż ileś. No to będzie 50, 100 czy 200 tysięcy, to się zaraz szybko zakończy. No, ja się oczywiście cieszę, że Polacy wyjeżdżają, dostają pracę w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, zarabiają. Traktuję Europę jako moją ojczyznę. Nie uważam nawet pobytu w Wielkiej Brytanii czy w Szwajcarii za emigrację. I musimy walczyć o głębszą integrację europejską, żeby każdy Polak, który mieszka w Zurychu czy w Londynie, czuł się tak jak w Warszawie czy w Lublinie. Żeby to było poczucie, że żyje w tym samym standardzie, że ma prawo do tych samych świadczeń, że ma albo lepszych, że ma możliwość korzystania z języka polskiego w takim zakresie, jak chce, dostęp do polskiej kultury i tak dalej, i tak dalej. To wszystko mi się wydaje absolutnie nowoczesne na miarę takiego myślenia o Europie jako wspólnym naszym państwie. Nie bałbym się tego wszystkiego. Problem jest inny, że nie potrafimy w Polsce stworzyć warunków, które by podawały, że Szwajcarzy przyjeżdżają do Polski, że David Cameron nie apeluje o to, żeby Anglicy nie wyjeżdżali do Warszawy, tylko żeby zostali w Londynie. No, to jest problem, który mam. A jednak zatem jeszcze dopytam. Minister Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, zachęca Polaków do powrotu. Czy to jest realne tu? Ale do czego mają wrócić? No do czego mają wrócić? Do prokuratury, która nie potrafi pedofila wsadzić do więzienia? Mają wrócić do kraju, w którym kolejki do lekarzy trwają, nie wiem, 8 miesięcy, 16 miesięcy, w zależności od specjalizacji. Endoproteza w Rzeszowie, 13 lat się czeka. No, do tego mają wrócić. No, ludzie mówią o jednej, że nigdy Polacy nie wrócą do Polski, jeśli nie będą wiedzieli, że polskie państwo stało się normalne. Że jest po prostu normalnym państwem europejskim. W sensie świadczenia usług lekarskich, w sensie administracji, w sensie właśnie równych praw dla wszystkich. Także świeckiego państwa. Dopóki tego nie będzie, nie będą siedzieli za granicą. I apele tutaj nic nie dadzą. Trzeba podjąć. Sikorski i Tusk mieli 7 lat,